Pola rybarczyk od dawna chodzi z Sylwkiem Kurkiem. Uczennica kocha swojego chłopaka, ale mimo to na ostatniej imprezie flirtowała z młodszym kolegą. Pola, no co ty robisz jeszcze z tym Sylwkiem, kurde? No przecież to jest mój chłopak. No ale Pola, no serwis nie umów się ze mną, przecież ja o tym myślę od soboty. No ja nie mogę. Jak to nie możesz, Pola, nie widzisz, jak nas do siebie ciągnie? No to nie jest takie proste, naprawdę. No oczywiście, że proste, no Pola. Proszę cię, Grzysiek, naprawdę. No, ale, Pola, zobacz, jak na mnie patrzysz, no nie ściemniaj, proszę cię. Ja, ale co wy robicie? Nic. Ja się tak łatwo nie poddam, wiesz? No ale z czym się nie poddasz? Co ty podbijasz do Poli? Dobra, jej się o to zapytaj. No ale słuchaj, przecież ona ma chłopaka, co ty robisz? No ale chłopaka można zawsze zmienić, to nie? Czy ty chcesz odbić Polę Sylwkowi? Grzesiek! Nie wiem, co mam zrobić, ale na razie będę dzielić mój czas między Sylwkiem a Grześkiem. Muszę zaryzykować i dowiedzieć się, z którym bardziej chcę być. Wiesz co, daj mi spokój, Pola, kurde. Wołałam cię. Dobra, Pola, nie chcę mi się z tobą gadać, serio, wiesz? Ale ja chcę z tobą być. Co? Co ty mówisz? Chcę z tobą być. Ale czekaj, czy to znaczy, że zerwiesz z Sylwkiem? No tak. Kurde, Pola, no to fantastycznie. Nie wierzę, serio? Tak, tylko wiesz co, jest mały problem, bo nie mogę tego zrobić od razu, tylko muszę znaleźć ten właściwy moment. Chociaż tyle mu jestem. Jasne, okej, spoko, kumam, nie ma problemu. Okej, czyli nie gniewasz się już, tak? Nie, no teraz jestem najszczęśliwszym człowiekiem na świecie. To nie wiem, może pójdziemy gdzieś to uczcić. Dobra, jasne, tylko mam jeszcze jedną sprawę do załatwienia, to później się spotkamy, okej? Jasne, okej, nie ma problemu. To no, cześć. Hej. O, hej. Cześć, co tam? Wiesz co, mamy problem. A co się stało? Bo nie możemy się dzisiaj spotkać. A coś się stało? Znaczy nie, tylko Natalia prosiła mnie, żeby mi pomogła w wyborze sukienki na wesele jej kuzynki. Dzisiaj? No dzisiaj. No to trudno, nic nie stało. Tak? Czyli nie gniewasz się ani... Co, to naprawdę. Okej, dobra. Dzwonimy się potem, tak? Tak, tak, jasne. Wiem, że fatalnie potraktowałam Natalię. Nienawidzę kłamać i oszukiwać i nie chcę nikogo zranić. Ale nie jestem w stanie wybrać między Sylwkiem a Grześkiem. Zależy mi na obu i z żadnego nie potrafię zrezygnować. Nie wiem, obojętnie. Co to się dzieje? Sylwek? Co ty tutaj robisz? No nic nie robię. Jakie nic? Trzymałeś się za ręce? Zdradzasz mnie z nim? Nie. Ej, ale możesz się na nią nie drzeć? Nie wtrącaj się, kiedy rozmawiam ze swoją dziewczyną, dobra? Zdradzasz mnie z nim? Nie, mówię ci, że nie. Pola, nie musisz mu się z niczego tłumaczyć, ale to jest chyba najlepszy moment, żeby mu powiedzieć, tak? Co mi powiedzieć? Nic. Pola, jak tego nie powiesz, to ja to powiem, rozumiesz? Co masz mi powiedzieć? Naprawdę nic. Pola z tobą zrywa. Zrywasz ze mną? Nie, Sylwek, naprawdę ja cię kocham i przepraszam. Nie, co? Pola, co ty mówisz? Powiedziałeś, że jak znajdziesz dobry moment, to z nim zerwiesz, tak? Obiecałeś, że ze mną zerwiesz? Nie, nic mi nie obiecałam. Nie, to jest jakiś cyrk, naprawdę. Proszę cię, poczekaj! Proszę cię! Nie, jeszcze 5 minut temu damy sobie rękę uciąć, że nie wymienisz mi takiej akcji. A ty jeszcze o jakichś wszystkim wiedziałaś? Brawo! No Sylwek, zaczekaj, błagam cię! Pola, co to była w ogóle za akcja? Jezu, powiedziałeś, że go kochasz i z nim nie zerwałaś, no nie rozumiem. Bo taka jest prawda. No super. A mnie? Ciebie też. Nie, no przecież to jest jakieś chore, rozumiesz? To jest chore, Pola. Nie chcę w tym uczestniczyć. Pola bardzo się boi rozmowy z Sylwkiem, ale ma nadzieję, że chłopak jej wybaczy. Czego chcesz? Proszę się, chodź. Chciałam cię przeprosić, naprawdę wiem, że to fatalnie... To, że chodziłaś z Grzeszkiem na boku, tak? Nie chciałam cię zranić. Jezu, wiesz co, teraz jest mi od razu lepiej, wiesz? Proszę, przestań i pogadajmy normalnie. Jak pogadać to normalnie? Okłamywałaś mnie i oszukiwałaś. W ogóle miałaś to zamiar mi powiedzieć? Czy chciałaś tak dalej ciągnąć? Bosko! Wiem, że to głupie, ale... No, przepraszam. To nie było głupie, to było samolubne i okrutne. W ogóle myślałam, że cię znam. Nawet nie wiem, kim ty jesteś. Nie chciałam się w nim zakochać. Teraz jest mi o wiele lepiej, wiesz? Nie, po prostu... Nie, koniec na mnie, zrywam z tobą. Ale Sylwek, ja cię kocham. Nie, o, ty oszalałaś w ogóle? Co ty mówisz? Nie, dobra, po prostu, nie, mam koniec na... Nie. Koniec, idź stąd, po prostu nie chcę cię widzieć. Nie, tam są drzwi, po prostu idź stąd, proszę cię. Sylwek, proszę cię. Tam są drzwi, idź stąd, naprawdę. Pola jest zrozpaczona, że jej chłopak z nią zerwał. Tymczasem zakochany w dziewczynie Grzesiek jest zadowolony, że w końcu będzie mógł z nią być. No, spokojnie, będzie dobrze, wszystko się ułoży, rozumiesz? Nie, nic nie będzie dobrze, złamałam mu serce, on jest załamany. Pola, co ty gadasz? No przecież Sylwek przeżyje. Ja wszystko schrzaniłam. Teraz zostawię. Schrzaniłaś, no Pola, jestem przy tobie, wszystko będzie dobrze. Nie, nie będzie dobrze, nie chcę, żebyś przy mnie był. No, ale dlaczego nie rozumiem? Przecież zerwałaś z nim, już nic nie stoi nam na drodze, tak? Ale ja nie wiem, co się ze mną dzieje, rozumiesz? Kocham Sylwka i nie chciałam go stracić, rozumiesz? No, super. I teraz jak będę z tobą, to już totalnie zwariuję. Czyli to koniec? Tak, przepraszam. Okay. Cześć. Pola jest przygnębiona po rozstaniu ze swoim chłopakiem, ale wciąż ma nadzieję, że Sylwek kiedyś jej wybaczy. Widziałam, że Sylwek poszukał wasze wspólne zdjęcie z Insta. No, wykasował mi też z Face'a, nie? No a jak ty się z tym czujesz, co? No jak myślisz? No ale wiem, że to wszystko moja wina, nie? No a co z Grześkiem? Odzywa się, coś pisze? Tak, pisze, dzwoni do mnie, ale nie mam ochoty z nim gadać. Tylko wiesz, nie wiem jak to będzie, bo przecież będę go widywać na korytarzach, nie?
Ułaży się, Miśku. Zobaczysz, no. Będzie dobrze. Dzięki. Naprawdę nie wiem, co bym bez ciebie zrobiła. Nie masz za co dziękować.